To co, lecimy? Witam Państwa serdecznie, nazywam się Gabriel Maciejewski, spotykamy się tutaj w naszym studio, żeby rozmawiać o książkach. Zwykle rozmawiamy o książkach gotowych, ale tak się złożyło, że przed nami kilka premier, niektóre z nich już omówiłem, więc będę mówił o książkach bez książek. I dzisiaj, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o książce niespodziance, której się nie spodziewałem, a która zjawiła się w moim życiu nagle. W związku z powyższym po raz kolejny uznałem, że moje zajęcia nie są przypadkowe, moje zainteresowania, zatrudnienia nie wzięły się znikąd, że ktoś to wszystko zaplanował i prowadzi mnie ręka. To jest oczywiście bardzo bezczelne, ale no, jak mam to inaczej interpretować? Dostaliśmy do ręki biografię admirała Johna Fishera. Ja nie wiedziałem, kim był John Fisher do niedawna, ale już teraz wiem. Był to ze wszechmiar niezwykły człowiek. Okazuje się, że są ludzie, którzy piszą biografię admirała Fishera, są ludzie zainteresowani promocją tych biografii, ale nie ma wydawców, którzy by chcieli ją wydać. To jest naprawdę niezwykłe. Zanim może przejdę do omówienia niektórych szczegółów związanych z tym niezwykłym człowiekiem, admirałem Johnem Fisherem, to może właśnie słowo na temat tego, że powstają w Polsce wartościowe prace, wartościowe książki, które ze względu na konstrukcję rynku, całkowicie opanowaną przez szaleństwo, patologię i propagandę, są po prostu odrzucane. Oczywiście to się kończy płaczem tak zwanych luminarzy kultury, którzy lamentują, że ludzie nie czytają książek. Ach, dlaczego, jakie to straszne. Proszę Państwa, ludzie nie czytają książek, bo nie ma książek. To, co, jakby to powiedzieć, robi za książkę, w istocie nią nie jest. To jest produkt nawet nie książkopodobny, to jest po prostu śmieć. Wczoraj się dowiedziałem, że Beata Pawlikowska napisała swoją 113. książkę i ktoś próbował liczyć wyraz srom, który się w tej książce pojawia, ale zasnął w połowie. Ktoś inny powiedział, że gdyby do każdego tego wyrazu, który się w tej książce pojawia, wypijał setę, to po prostu skończyłby na Kolskiej albo na przystanku, jak syn posła Czarneckiego. Więc to są, proszę Państwa, rzeczy niemożliwe do zaakceptowania, a jednak wszyscy je akceptujemy, tak? A skoro je akceptujemy, to pojawia się w pewnym momencie pytanie dramatyczne, po cóż nam inne treści, prawda? Po co nam inne treści? Skoro już mamy Pawlikowską i innych cudownych autorów, skoro mamy już z jednej strony właśnie takie panie jak ona, z drugiej strony Roberta Tekieli, po prostu, który walczy z przeciwnikami Kościoła tak zawzięcie, że niedługo po prostu zacznie ten Kościół podkopywać i jego fundamenty. To są, ja mówię o tych zjawiskach, które najbardziej mnie uderzają i o ludziach, którzy są najgłęboko przekonani, że czynią dobro. No więc, proszę Państwa, nie czynią dobra. Jest pewna mechanika rynku. Musimy zadać sobie pytanie, co jest nośnikiem treści, albo kto jest nośnikiem treści. Ja tutaj staram się ze wszystkich sił przekonać Państwa, że nie ja jestem nośnikiem treści, ale publikacje, które wydaję. To jest szalenie ważna i istotna rzecz. Publikacje, które wydaję, to znaczy treść i autor. Czasem jest tak, że to ja jestem autorem, ale to nie jest reguła. No, gdybym nie został autorem, nie mógłbym Państwu opowiadać o tych wszystkich innych książkach, które tutaj prezentuję. Nie moglibyśmy odgrzebać gdzieś tam z pokładów jakichś zapomnianych wydawniczych Leona Kaem. Nie moglibyśmy przywołać Gabriela Ronaya i jego fantastycznych wizji historii średniowiecza. Nie moglibyśmy zrobić wielu rzeczy, gdybym nie został autorem. No ale nim zostałem. Dlatego też czasem promuję swoje książki. Ale proszę Państwa, to nie może być tak, że nośnikiem treści na rynku nie jest produkt, ale autor albo wręcz promotor tego produktu. To jest dopiero aberracja i obłąkanie. Mamy sytuację taką, że jest książka, której nikt nie czytał, o której mało kto słyszał, ale ta książka może posłużyć komuś do jakiegoś lepszego spozycjonowania się towarzyskiego bądź zawodowego i ten ktoś pisze elaboraty o tej książce, potem wszyscy dyskutują o tych elaboratach albo wręcz zaczynają kokietować tę osobę i robi się z tego kanał dystrybucji. Ja ze mnie się już śmieją, że ja ciągle o tych dystrybucjach opowiadam, ale to tak jest, bo ludzie zajmują się sprzedażą i kupnem wszystkiego, również informacji. No więc emocji także.
No więc proszę Państwa, jeżeli mamy coś takiego, to ten produkt przestaje być potrzebny, a liczy się tylko i wyłącznie człowiek, który o nim mówi. To jest katastrofa. To jest komunizm na rynku literackim. To jest pomysł towarzysza Stalina, który wpadł na pomysł, że najważniejszy jest sekretariat, w związku z powyższym najważniejszym człowiekiem jest pierwszy sekretarz, tak? A nie ludzie, którzy mają do niego sprawę. I to jest analogiczna mechanika, analogiczny system. Mamy rzeszę wprost promotorów książek i autorów, którzy wypisują idiotyzmy, relacjonują jakieś swoje przygody z własną fizjologią albo jakieś pomylenia, całkowite aberracje polityczne, albo nie będąc żołnierzami, wypowiadają się na temat obronności kraju. To wszystko staje się wiążące poprzez właśnie to, że ten system działa. Ja, proszę Państwa, nie mam złudzeń, ja tego nie zwalczę. Nie ma w ogóle o czym gadać. Mogę parę osób przekonać, że to jest zła droga. Parę osób, to jest wszystko. Nas większość i tak poleci za tymi syrenimi głosami, żeby nie powiedzieć baranimi głosami, po czym będzie przeżywać serię rozczarowań i szukać nowego jakiegoś narkotyku, nowego jakiegoś pośrednika, który te ich emocje ukoi. No i takich ludzi jest mnóstwo, oni się rodzą sami albo są kreowani przez jakąś strukturę, a emocji, które widz gotów jest usprawiedliwić, wytłumaczyć, byle tylko móc je konsumować dalej, to jest nieprzebrane mnóstwo. To się wszystko dzisiaj nazywa patostreamem i będzie święcić triumfy, proszę Państwa, no, przez najbliższe lata, myślę. Odchodzimy od tego i idziemy w inną stronę, ponieważ są inne rzeczy ważniejsze. I to nie jest tak, jak się wydaje ludziom konsumującym tę całą patologię, że nic się nie dzieje i nic się nie robi. Robi się bardzo dużo, tylko wy o tym nie wiecie. Dlaczego nie wiecie? Bo nie chcecie o tym wiedzieć. To jest podstawowa przyczyna. Nie chcą ludzie wiedzieć, że powstają jakieś inne rzeczy, jakieś inne publikacje, że są promowane jakieś inne treści, dlatego że musieliby zająć stanowisko, a nie mogą zająć stanowiska, bo nie mają narzędzi, a tych narzędzi dostarcza im wspomniana tu już patologia i innych nie mają. O tym, żeby ktoś sobie sam wypracował jakieś narzędzia, to nie ma mowy. Ja może powiem coś kiedyś, całą pogadankę poświęcę narzędziom, z jakimi w ogóle startujemy na tym obszarze zwanym komunikacją do innych ludzi. Proszę Państwa, w pewnym momencie pojawiła się taka okoliczność, że dostałem do ręki biografię admirała Johna Fishera. Tak jak mówię, nie wiedziałem, kim jest John Fisher. Dowiedziałem się tego dopiero po otrzymaniu tej biografii. Bez wahania zdecydowałem się, że wydrukujemy tę książkę. Jak Państwo wiecie, ja mam mało wahań. Podobnie jak John Fisher. Bardzo mi się ten pan spodobał, ponieważ żartowali z niego, że rozumie tylko jedną komendę. Cała naprzód. Innego nie interesowały. Ja może nie jestem aż tak wyrywny, jak świętej pamięci admirał Fisher, ale uważam, że jeżeli jest okazja, to należy ją wykorzystać. No więc nie przyjąłem do wiadomości, że postać jest mało znana, że nikt o niej nie słyszał i takich innych, a kto to będzie promował? Ja sobie to sam wypromuję. Autor jest gotów na współpracę. Okoliczności, jakby to powiedzieć, polityczno promocyjne są moim zdaniem znakomite i książka się ukaże, miejmy nadzieję, że pod koniec listopada albo na początku grudnia, jeszcze przed świętami. Proszę Państwa, admirał John Fisher był twórcą okrętu Dreadnought. Dawno temu wyszła taka książka, Dreadnought. To jest pierwszy tom, to jest cały rozdział poświęcony Fisherowi oraz jego przygodzie z marynarką. Jego biografia jest wstrząsająca, powiem tylko, po prostu wstrząsająca. Opis służby na okrętach Jej Królewskiej Mości to jest coś przerażającego. No ale dzięki temu, proszę Państwa, ta marynarka gwarantowała bezpieczeństwo królestwu i jego interesom. A tutaj stara, bardzo zapomniana książka o tym, jak wyglądała sytuacja polityczna, ekonomiczna w Europie, zanim admirał John Fisher w ogóle pojawił się na Bożym Świecie, a kiedy już się pojawił, jak to wszystko wyglądało, że on mógł dojść do tych konstatacji, do których doszedł i całkowicie zmienić wygląd, oblicze i funkcjonowanie królewskiej marynarki. Coś
absolutnie fantastycznego, szczególnie dla ludzi, którzy uwielbiają właśnie rozmaite opowieści o zagrożeniach, niebezpieczeństwie, wojnach, strategiach, taktyce, którzy się w tym nurzają i po wysłuchaniu dwóch pogadanek Bartosiaka też chcieli być ekspertami. No więc to jest książka dla nich i nasza biografia admirała Fischera też będzie dla nich, bo to jest książka o tym, jak człowiek, który nie miał szans na to, żeby awansować wyżej dowódcy jakiegoś rozpadającego się okrętu, został pierwszym lordem admiralicji. Dlaczego tak się stało? No, tak jak to już napisałem na blogu, admirał Fischer był człowiekiem, który doskonale zdawał sobie sprawę z okoliczności, to znaczy nie interesowało go nic poza marynarką wojenną, poza służbą na statku i temu na okręcie i temu poświęcił całe swoje życie. To znaczy jego uwaga nie była rozpraszana przez inne okoliczności. Ożenił się, założył rodzinę, dwa razy dziennie słuchał mszy w kościele anglikańskim, pamiętał modlitwy, ćwiczył się w pisaniu, to znaczy bardzo wcześnie rozpoczął korespondencję z różnymi ludźmi, także z małżonką swoją, do której pisywał bardzo często, dlatego że ich lata rozłąki, ich okresy rozłąki trwały niesłychanie długo, dlatego że on potrafił wyjechać na dwa lata gdzieś na morze i po prostu nie było go w domu. Człowiek, który ułożył sobie życie osobiste, a następnie zaczął marsz do sukcesu po wszystkich szczeblach kariery, interesując się tym, do czego został przeznaczony, czyli interesując się służbą na morzu i walką na morzu. To jest opis, jak wyglądała brytyjska marynarka przed Fischerem, to jest po prostu scenariusz do filmu Gunn Olsena. Dlaczego Francuzi albo Amerykanie nie zniszczyli tej marynarki, pozostaje zagadką. Ja jej nie rozwiążę, ale być może biografia generała, admirała Fischera da nam odpowiedź na to pytanie. Admirał Fischer całe życie przygotowywał się do wojny z Francuzami, którzy uzbroili się dość wcześnie w torpedy i rozwijali ten segment broni. On zaś strawił bardzo dużo czasu na przekonanie lordów admiralicji, że to jest właściwy kierunek eksperymentów i badań i że wszystkie inne są w stosunku do niego drugorzędne. O dreadnocie i jego nowatorskich pomysłach na funkcjonowanie okrętu wojennego i floty wojennej na razie nie powiem, bo za mało o tym wiem. Wiadomo tylko, że ujednolicił kaliber armat i bardzo wcześnie zaczął interesować się szybkostrzelnością tych armat. Służył na takim okręcie, który miał artylerię bardzo wielkiego kalibru, natomiast no, częstotliwość oddawania salw była chyba raz na 7 minut. To była katastrofa. Kiedy Fischer miał załatwić jakieś sprawy w Egipcie, bo tam przeciwko sprzyjającemu Londynowi, Kedywowi wybuchł jakiś bunt, no to o mało tam nie zginął, dlatego że artyleria lądowa strzelała szybciej niż ten jego okręt. To go naznaczyło na całe życie i spowodowało, że już nie zszedł z tego kursu i walczył już tylko o to, żeby usprawnić funkcjonowanie artylerii na okręcie. To był człowiek obwładnięty dwoma maniami, to znaczy usprawnieniem służby przy jednoczesnym poprawieniu sytuacji bytowej marynarzy na okrętach, która była katastrofalna, straszna po prostu, i zwiększenia skuteczności pokładowej artylerii. Bardzo konkretne problemy. Ja bym sobie życzył, żeby w Polsce dziś byli ludzie, którzy interesują się tak intensywnie, tak konkretnymi problemami. Natomiast nawiążę do tego, co już powiedziałem wcześniej. Widzimy, że takich ludzi nie ma. Natomiast im kto jest mniej wykształcony, im kto mniej zagadnień z zakresu obronności rozumie i zna, tym więcej wypowiada się na temat armii nowego wzoru, reformy wojska i tego rodzaju historii. To jest, proszę Państwa, niemożliwe do zaakceptowania. Musimy to zrozumieć. Jeżeli dyletanci będą zajmować się armią, skończy się to katastrofą. Katastrofą. Z tą też myślą
oprócz innych myśli, które mi towarzyszyły, kiedy zdecydowałem się wydać biografię admirała Fischera, z tą też myślą również wydaję tę książkę. Żeby w Polsce, w naszym kochanym kraju, pojawili się ludzie, którzy rozumieją, że zagadnienia związane z obronnością to zagadnienia praktyczne. Ja wierzę, że tacy ludzie są, ale oni nie są eksponowani, nie promuje się ich. Aha, Fischer jeszcze był personalnikiem. Był personalnikiem w dobrym tego słowa znaczeniu, bo są personalnicy fatalni, ludzie przywiązani do osobistości, które należałoby skreślić. Minister Beck, jak wszystkie relacje o nim świadczą, był personalnikiem i awansował wyłącznie miernoty. Fischer, który służył na statkach pod rozmaitymi kapitanami, którzy przeważnie mieli jakieś, wykazywali się jakimiś potwornymi zupełnie aberracjami, żeby utrzymać dyscyplinę na okręcie, bardzo wcześnie dojrzał do takiego osobistego programu wychowania oficerów. To było bardzo ważne i Marynarka Królewska wychowywała marynarzy i oficerów. Oczywiście oni wszyscy pili alkohol, byli zdegenerowani, popadali w różne nałogi, nie sprawdzali się wielokrotnie w swoich zadaniach. Natomiast to nie zmieniało tego kierunku wychowawczego w żaden sposób, dlatego że no jest tyle czynników, które decydują o ukształtowaniu dobrego oficera, dobrego żołnierza, że nie sposób ich wszystkich przewidzieć, ale to nie znaczy, że należy zrezygnować z całego programu wychowawczego. Oczywiście, że nie. No więc Fischer wdrożył swój osobisty program wychowawczy dla oficerów marynarki i to zaowocowało wychowaniem kilku wybitnych zupełnie admirałów, wybitnych. Więc ja bym sobie życzył, żeby podobny system istniał w Polsce. Oczywiście nie tylko w marynarce, ale także w armii. Wierzę, że on istnieje, że są ludzie, którzy są świadomi takich zagadnień i nie potrzebują do tego moich rad, ani niczyich rad. Że są jak admirał John Fischer, bardzo pewni siebie i świadomi okoliczności, w których przyszło im działać. Módlmy się, żeby oni byli, żeby wykonywali swoje zadania. Im mniej może o nich słyszymy, tym lepiej, ale też kolejna cecha admirała Fischera, która jest po prostu uderzająca. Ten człowiek był niezwykle atrakcyjny towarzysko. To znaczy on bardzo wcześnie zauważył, że w takich okolicznościach jak okręt, gdzie są bardzo duże ciśnienia ze względu na izolację, no, trudy służby, wojnę, w której się bierze udział, atrakcyjność towarzyska, czyli żart, dowcip, śmiech są antidotum na wiele spraw. Fischer był zawołanym bawidamkiem. To był człowiek, który uwodził wszystkich dookoła, opowiadał kawały, bardzo wcześnie nauczył się świetnie tańczyć, więc na wszystkich imprezach obawiał wszystkie damy. Panom opowiadał dowcipy, potrafił wstać na przyjęciu u króla, stanąć i zaśpiewać szereg kupletów w ogóle znanych po jakichś tawernach, pełnych oczywiście rozmaitych nieprzyzwoitych sugestii, które wszystkich szczerze bawiły. Był człowiekiem, który rozładowywał sytuację. Rozładowywał sytuację. To było strasznie ważne. To były jego doświadczenia ze służby na fatalnych zupełnie jednostkach, które w większości przypadków, mówię o drugiej połowie XIX wieku, nie potrafiły sprostać zadaniom, do których je przeznaczono. Ta ciężka służba, wielka spostrzegawczość, naturalna inteligencja, szybkość, podejmowaniu decyzji zdecydowały, myślę, że Fischer został tym, kim został. No więc jeszcze raz powtórzę, dobrze by było, gdyby w polskiej armii, w polskiej marynarce głos zabierali podobni fachowcy w mundurach. Żeby oni mogli mówić, żeby oni mogli dzielić się swoim doświadczeniem, żeby nie byli tylko koszarowymi zupakami albo tylko bawidamkami, bo to jest też wzorem dla wielu w Polsce, jest generał Wieniawa Długoszowski, tak? To jest katastrofa. To jest katastrofa, to może jeszcze raz powtórzę. I podnoszenie w ogóle tego człowieka jako człowieka zasługi to jest po prostu coś nie do zaakceptowania. Ale sądzę, że młodzi oficerowie powinni być kształceni właśnie w tym kierunku, żeby mogli przynajmniej w części naśladować metodę admirała Fischera. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Miejmy nadzieję, że ta książka, którą tutaj promuję, sprzeda się i trafi do rąk tych oficerów,
i być może żołnierzy, i być może natknie ich tak samo, jak Fischer inspirował swoich podwładnych, jak czynił z nich wybitnych zupełnie dowódców i wybitnych oficerów, którzy radzili sobie potem w bardzo trudnych okolicznościach, po prostu na wojnie. No i na razie, proszę Państwa, to tyle. Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia. Bardzo ładnie.